Czytam i tak się zastanawiam, czy w naszym kraju muzułmanin może Polakowi, katolikowi powiedzieć coś ciekawego, zaskakującego o religii. A czemu nie? Wielkie pytanie, a właściwie lekka, pozytywna odpowiedź. I trochę taka jest relacja tytułu tej książki z jej zawartością. Bóg, ludzka historia religii Rezy Aslana. To może być bardzo zaskakująca pozycja, szczególnie przed świętami, ale moim zdaniem jest super i w punkt. Reza Aslan to jest dosyć ceniony, ale jednocześnie dość kontrowersyjny badacz religii, który działa w Stanach Zjednoczonych, wywodzi się z Iranu, zmieniał religię kilkakrotnie, można powiedzieć, że jest takim rodzajem praktykującego, wierzącego w różnych bogów, więc nie tylko studiował historię religii, ale też właśnie przymierzał się do kilku różnych wyznań. Można do tego podchodzić krytycznie, ale ja podeszłam przede wszystkim z zaciekawieniem, co ten człowiek ma mi do powiedzenia. I w tej książce, drugiej jego bestsellerowej książce, bo pierwszą była taka ze świeckiego punktu widzenia napisana biografia Jezusa Chrystusa, w tej książce Bóg, ludzka historia religii, Reza Aslan nas właściwie wszystkich nakłania, żebyśmy przestali się spierać o te detale, które nas różnią w tym, jak wyznajemy bogów, jakich bogów wyznajemy, jakich wielbimy, a skupili się na tym, co jest ludziom wspólne. I ciekawie pokazuje, że być może to nie Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, być może było odwrotnie, a przynajmniej w pewnym sensie. Jak? Zaraz wam powiem. Reza Aslan w tej w sumie niedługiej książce, napisanej tak dosyć lekko, z polotem i łatwej do szybkiego czytania, cofa się aż do starożytności, żeby właśnie w starożytnych jaskiniach gdzieś we Francji odkrywać to, co on uznaje za pierwsze wizerunki bogów. Pamiętacie te historie o dłoniach odciskanych lub malowanych na ścianach jaskiń? Są tam też wizerunki postaci, które akurat Reza Aslan właśnie interpretuje jako pierwsze w dziejach ludzkości wizerunki Boga. I tu zaczyna się zastanawiać, dlaczego my potrzebowaliśmy sobie Boga wyobrazić, dlaczego on jest w wielu przypadkach tak podobny do człowieka, dlaczego w różnych momentach dawaliśmy Bogom różne cechy, różne funkcje, wyposażaliśmy ich akurat w takie moce, jakie wiązały się z ludzkimi lękami, wyobrażeniami, niepokojami i pragnieniami. W związku z czym jest to w ogóle dosyć ciekawe, nieoczywiste spojrzenie na to, jak religia jest aktem kreacji nas, czyli ludzi. Ale w tej książce jest też wiele innych rzeczy, które mnie najbardziej zainteresowały, czyli taka dosyć szybka, truchtem prowadzona narracja przez historię monoteizmu. Jak w ogóle wymyśliliśmy koncept tego, że Bóg musi być jeden, kiedy ten pomysł pojawił się jako pierwszy, dlaczego, kto, od kogo, co pożyczał. No i jak na arenę międzynarodową tych rządów duchowych kroczył islam, religia bardzo nowoczesna, mobilna, zaskakująco szybko odnosząca sukces, a na początku była taką niepoważną konkurencją dla już ustanowionych systemów religijnych. Książka błyskotliwa, niewątpliwie świeża, oryginalna. W Polsce o religii tak się nie pisze, więc jest tutaj wiele intrygujących i elektryzujących myśli, ale niewątpliwie Reza Aslan pozostaje myślicielem kontrowersyjnym, więc może się też iskrzyć od emocji w trakcie lektury, która myślę sobie jest naprawdę świetna na czas świąt, wielkich pytań o istoty największe. Polecamy.